Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt zarządu. Bardzo bym poprosił. Szanowni Państwo, projekt zarządu w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego budynku. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce numer 458/56 wraz z budową wyjazdu z działki nr 1001/3 obrębiam wyżej przy ulicy Jasińskiego w Krakowie. Rozumiem, że tutaj jest literówka. Ja się od razu tutaj sygnalizuję ten punkt literowy. Natomiast przechodzę do paragrafu pierwszego. Opiniuje się negatywnie warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynku mieszkalnego na działce numer 488 obręb 53 w Ogórze wraz z budową zjazdu z działki numer 1001/3 obręb jak wyżej przy ulicy Jasińskiego. Czyli ponieważ mamy dwie ulice w dzielnicy o podobnej nazwie Jasińskiego, która znajduje się w Prokocimiu Starym i Jasińskiego, która to ulica znajduje się w Bieżanowie Starym z kolei, w związku z tym nawet czasami pogotowie miało z tym problem, gdzie dojechać, w związku z tym no tutaj też zaistniał taki problem. I jeszcze raz podkreślam, chodzi o ulicę w Prokocimiu, czyli ulica generała Jasińskiego w Krakowie, obręb, jak już powiedziałem wcześniej. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uzasadnienia w odpowiedzi na pismo wydziału, w której urbanistyki. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Tak. Proszę bardzo, jest na mapie. Proszę bardzo, nie wiem. Pan bo to nie ma żadnego uzasadnienia. Nie, już odpowiem. Już odpowiem Panu. Budynek znajduje się, uzasadnienie budynek wielorodzinny znajduje się wśród budynków jednorodzinnych. To jest myślę bardzo krótkie uzasadnienie i powiem tak, myślę, że tu inwestor, bo zwróciłem na to uwagę, chce koniecznie zdążyć przed uchwaleniem miejscowego planu dla Prokocimia, który jest procedowany, chce sobie załatwić muzeczkę spokojnie na budowę, żeby uzasadniony został stan prawny w ten. Myślę, że uzasadnieniu Jasińskiego już Panu powiem. To jest 12 czy 10, już się pamiętam, 12 do 10. Jeżeli Pan ma mapę, to ja tam się bliżej to pokażę. Czwarty budynek od Bieżanowskiej. Czy tam, gdzie policja jest? Za policją. Czy da się na tego ludka i... To jest ten budynek, który jest tam następnym budynkiem, on jego rozbudowy. Tak. Ten budynek. A czy my wiemy, Panie Przewodniczący, jaka wysokość... Już odpowiem. Budynek ma mieć 4 piętra zamieszkałe z parterem. Z tego, co widzę z mapy. I chyba tyle. Zaraz powiem dokładną wysokość. Powierzchnia zabudowy... Powierzchnia użytkowa 1500 metrów kwadratowych. 1500 metrów kwadratowych. Powierzchnia działki, jeżeli Panie, powierzchnia działki 488 metrów kwadratowych, powierzchnia zabudowy 350 metrów kwadratowych, więc może być cała działka zabudowana, 1500 metrów kwadratowych powierzchnia użytkowa, kubatura 5000 metrów sześciennych, 3 kondygnacje naziemne plus jedna podziemna. I tak, rocz mieszkań jest 13 mieszkań. Nie, przepraszam. Nie 13, przepraszam. Nie mam ilości tu mieszkań, przepraszam, nie 13. Nie mam tu ilości mieszkań. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Stanisław. Proszę Państwa, wyjaśnię, że tenże inwestor na tej działce składa ten wniosek pożytki po raz czwarty z rzędu. Wszystkie trzy poprzednie były odrzucone. Była ostatnio komisja w architekturze, na której byłem z Panem Chodorowskim. To zarówno inwestor, jak i architekt powiedzieli, że to jest już śródmieście i należy te tereny traktować jako tereny śródmiejskie. W związku z tym tutaj nie wolno liczyć powierzchni zabudowy, nie wolno liczyć powierzchni uszczelnionej.
ze względu na to, że w Śródmieściu w 100% się uszczelnia powierzchni i taka też musi być tutaj. No i ja uważam, że to jest absurd. I jest to zabudowa jednorodzinna, właściwie z wyjątkiem tych budynków przy policji, które są budynkami większymi. A tak, no to dlaczego tam powinno to stosować się do, stosować tutaj klauzula dobrego sąsiedztwa? No sami Państwo widzą, że to jest teren budynków jednorodzinnych, łatwo sobie wyobrazić, budynek jest. Tak. Cztery piętra, powierzchnia tak, powierzchnia zabudowy. No poza tym cała ta działka zostanie tak, bez działki zostanie już kompletnie budynek, no i powstanie tam blok. Ale był widoczny. Dobrze, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt.